Dobrze, to dzień dobry wszystkim obecnym. Witamy na premierze naszego najnowszego spółdzielcza farma miejska. Dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie osób związanych z tym raportem, albo jako ze strony osób rolniczych i sponsorskich, jak Anna Jakubowska, czy ze strony Zarządu Zieleni, jak Katarzyna Przyjemska-Grzesik. Dołączy do nas, mam nadzieję, że zaraz pani Barbara Maćkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mamy na razie małe problemy techniczne, a naszą tutaj prezentację, nasze spotkanie zaczniemy od prezentacji Maćka Łebkowskiego z CoopTechHubu. Ale zanim oddam Maćkowi przestrzeń, ekran, chciałabym poprosić Annę Jakubowską o to, żebyś powiedziała dwa słowa ze strony Fundacji imienia Henrysia Bela, dzięki której mogliśmy zrealizować ten projekt i stworzyć raport, rozwinąć model, o którym zaraz Maciek powie. Dzień dobry, ja też mogę tylko przywitać osoby słuchające na premierze raportu, który powstał we współpracy właśnie z CoopTechHub. No i bardzo się cieszę, że Fundacja imienia Henrysia Bela w Warszawie, którą reprezentuję, dzisiaj miała możliwość uczestniczyć i wspierać ten projekt. Dobrze, to ja ci, Maciek, oddam teraz przestrzeń, żebyś wprowadził osoby uczestniczące, oglądające, będące z nami tutaj na Click Meetingu i te, które oglądają nas na Facebooku, do tematyki raportu. Raport jest od rana do ściągnięcia na naszej stronie CoopTechHub, bo w zakładce publikacje. Proszę, daję ci głos. Dzięki, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Ja chciałem opowiedzieć o tym, co jest w tym raporcie i może w ten sposób zachęcić Państwa do zerknięcia do niego. Tak jak Anna mówiła, jest on na stronie CoopTechHubu już udostępniony. A jak ktoś nie będzie miał czasu, no to może po prostu posłuchać tego, co opowiem. Więc jest to raport, który opowiada o tym, w jaki sposób spółdzielcza farma miejska może działać jako narzędzie rozwoju miejskiej strefy żywicielskiej i agroekologii. Został napisany przez Joannę Erbel, Katarzynę Przyjemską-Grzesik i Maję Kudłę. Jest tam też tekst Anny Jakubowskiej. Zaczyna się to wszystko od wizji. Zaczyna się to od wizji jadalnego miasta, od wizji takiego miasta, gdzie uprawy i żywność jest stałym elementem krajobrazu, który jakby przenika miasto we wszystkich jakby elementach jego przestrzeni. Można to sobie wyobrazić w taki sposób, jak tutaj narysowała to Gosia Zmysłowska, nasza zaprzyjaźniona z CoopTechHubem ilustratorka, gdzie, a można sobie to też Maciek, opowiedzieć. że ja ci przerwę, szybko pytanie, czy wam się wyświetla prezentacja Maćka, czy widzicie? Niestety nie. To Nie. jakbyś Maciek mógł włączyć i wyłączyć jeszcze raz prezentację, bo przed chwilą ją widzieliśmy, a teraz coś mnie Okej. zaskoczyło. Dobrze. To w takim razie jeszcze raz. A teraz jest widoczna? Teraz się ładuje jeszcze. O, teraz już widać obrazek Gosi. Możesz zrobić slajd wstecz. Tak, robię slajd wstecz, żeby pokazać okładkę raportu. Okładka i grafika jest O, przygotowana przez mamy. Patrycję Drzazgę, a rysunki w środku są zrobione przez Gosię Zmysłowską. I to jest jadalne miasto, to jest takie miasto, gdzie żywność jest wszędzie, od centrum, poprzez uprawy wertykalne, hydro i akwaponiczne, wysoko technologiczne, po
po żywność na ulicach, skwerach i parkach, drzewa owocowe, zioła, byliny, różne inne, po prostu zieleń miejska, w zieleń miejską wpisana roślinność jadalna, ogrody działkowe, ogrody społecznościowe, ogrody przyszkolne, farmy miejskie i agriparki otaczające miasto, więc można to sobie wyobrazić jako taką ciągłość, pewną ciągłość krajobrazową, co zresztą zostało bardzo ciekawie opisane w koncepcji CPUL, czyli Continuous Productive Urban Landscape, która właśnie pokazuje, w jaki sposób mogą uprawy i żywność jakby wnikać do samego środka miasta. I to, używając innej terminologii, można powiedzieć, że to wszystko, ta cała przestrzeń, która wszystkie te miejsca i inicjatywy, które w których produkuje się żywność, w których rośnie żywność, uprawia się jedzenie, to tworzą razem miejską strefę żywicielską. I to jest na tym diagramie można zobaczyć, jak ta miejska strefa żywicielska jakby wynika z samego centrum miasta i rozchodzi się powoli i płynnie przechodzi na otaczające tereny rolnicze. Ale nie ma tutaj wyraźnego podziału pod kątem uprawy na to, co jest miejskie, a to jest to co jest pozamiejskie. W tym diagramie brakuje tylko właśnie takiego rolnictwa zaawansowanego technologicznie, czyli właśnie akwaponiki i upraw wertykalnych, ale są na przykład ciekawa koncepcja parków i sadów społecznościowych, w ogóle takiego koncentrycznego rozchodzenia się upraw w zależności od przestrzennej relacji do centrum miasta. W samym mieście centralnym mamy farmy wspierane społecznie i uprawy w systemie abonentowym, czyli market gardening, czyli to, co jest najbliżej centrum miasta, to są właśnie tego typu farmy w tej wizji. Teraz przechodzę do rozłożenia tej wizji w czasie, tak? Bo tamto to było przestrzenny rozkład, a to jest rozłożenie w czasie i jest to wizja retrofuturystyczna w tym sensie, że wiele z tych rozwiązań i tej takiej bliskości i przeplatania się tych upraw i przestrzeni miejskiej już było w przeszłości obecne i pojawia się w różnych momentach historycznych, w różnych wcieleniach. Zmieniają się akcenty, ale właściwie mamy tutaj taki proces kumulowania się, że ta różnorodność tych metod, tych form, ona narasta. Jest coraz więcej różnych sposobów, w jaki ludzie w miastach zajmują się uprawą żywności i mamy ciekawe materiały o tym, jak w XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku wyglądała Warszawa, jak była po prostu poprzecinana gospodarstwami warzywnymi i sadami. A równocześnie mamy już takie zaczątki tego, co pojawi się w przyszłości. No ale jeśli chodzi o stan na dziś, jak to wygląda teraz, to eksperci wskazują, że przy takich tendencjach, jakie występują do tej pory, rolnictwo klasyczne, takie rolnictwo jest wypychane i znika z miast, chociaż nadal bardzo dużo terenów miejskich stanowią użytki rolne. Jest to około 40%, średnio 40% powierzchni. W Warszawie 14,5%, w Krakowie ponad 44%. No i jeśli chodzi o charakter tego rolnictwa, to są głównie małe gospodarstwa poniżej 1 hektara.
które w intensywny sposób przy dużych nakładach prowadzą uprawy warzyw, owoców i roślin ozdobnych, ale tak jak wspomniałem, obserwuje się bardzo szybkie upadanie i wycofywanie się ludzi z tego typu gospodarowania i to powoduje, że coraz więcej ziemi rolnej w miastach jest po prostu nieużytkowana i zamienia się w nieużytki, mówiąc kolokwialnie. I ten proces postępuje. Ale z drugiej strony coraz większy nacisk jest na to, żeby przeciwdziałać temu procesowi. Coraz większe zainteresowanie i coraz więcej polityk zarówno na poziomie europejskim, jak i samorządowym jakby podejmuje ten temat i zwraca uwagę, że trzeba tą tendencję odwrócić. To jest diagram z strategii żywności, z polityki żywnościowej Miasta Stołecznego Warszawy, który został opracowany w zeszłym roku w ramach szerszego paktu mediolańskiego, który właśnie był takim zaczynem i inspiracją dla miast na całym świecie, żeby opracowywały takie polityki, które będą, jak widać na tym diagramie, zajmowały się całym spektrum elementów związanych z alternatywnym, nowym, zrównoważonym systemem żywności. O tym, jak on jest niezrównoważony, to myślę, że jeszcze Anna Jakubowska będzie dzisiaj mówiła. No i właśnie tutaj też się mieści kwestia wspierania produkcji żywności i rolnictwa miejskiego. Jesteśmy projektów dotyczących tego tematu jest teraz cała masa, jest jakieś takie momentum, zdaje się, że w Europie przynajmniej, ale nie tylko, w ogóle może w całym zachodniej tej świecie, że bardzo dużo idzie w to energii, bardzo dużo ludzi się tym zajmuje. My sami jesteśmy związani z projektem europejskim ISO for Food. Warszawa realizuje ze środków unijnych program Food Trails, Kraków CoFarm for Cities i to jest tylko zaledwie kilka z wielu, które się teraz dzieją. Taką ważną częścią naszego raportu jest pokazanie różnych właśnie tych typów na konkretnych przykładach. Najpierw staramy się opowiedzieć o tym, co jest jakby istotą, jakie idee stoją, czyli piszemy o agrobioróżnorodności jako bardzo ważnym elemencie rolnictwa miejskiego, które jest trochę takim koniem trojańskim, bo z jednej strony załatwia kilka problemów, kilka tematów równocześnie. Z jednej strony dostęp do zdrowej żywności, z drugiej strony aktywność fizyczną, relacje społeczne, edukację ekologiczną oraz kwestie właśnie bioróżnorodności, tej bioróżnorodności związanej z rolnictwem ekologicznym, które jest właśnie ma taką swoją podkategorię związaną z bioróżnorodnością ekologiczną. Więc pierwsze w naszej typologii są farmy miejskie, które później się przewijają. Na zdjęciu widzimy założycielkę farmy w Poznaniu, która teraz została zaproszona przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, żeby założyć przy budynku Wydziału Geografii, jeśli dobrze pamiętam, farmę i ogród edukacyjny, więc tam jest bardzo prężnie, rozwija się nowa inicjatywa. Po prawej stronie w dużo większej skali działania są agriparki, czyli tereny rolnicze, które nadal są w mieście, często z własnością, rozproszoną z własnością. Agripark jest taką formułą, która pozwala zebrać te przestrzenie w ramach jednego bytu i otworzyć go, udostępnić i pokazać mieszkańcom jako miejsce, które jest wartościowe, atrakcyjne, gdzie jest żywność, gdzie można się uczyć, gdzie można też kupować jedzenie albo angażować się w jego uprawy.
My jesteśmy zaangażowani jako Coptech Hub w rozwijanie takiego agriparku pod Grodziskiem Mazowieckim we współpracy z Legia Training Center, gdzie ma powstać nowe osiedle, a jego taką ramą ma być właśnie agripark. Idąc dalej, piszemy o uprawach wertykalnych i akwaponice. Piszemy, jako przykład podajemy listny cud, czyli warszawski startup, właściwie może już nie startup dzisiaj, uprawiający mikroliście w niezwykle ekologiczny sposób. To jest właśnie bardzo ciekawe w tych uprawach, że to jest bardzo efektywny sposób uprawy, który ma bardzo niski ślad węglowy a po prawej stronie jest ciekawy przykład akwaponiki z Bolonii, gdzie jest bardziej w duchu permakultury woda deszczowa zbierana w stawie, w którym mieszkają ryby. Później ta woda jest wykorzystywana do podlewania ogrodu uprawianego przez mieszkańców tego budynku. Ten element hortiterapeutyczny też jest bardzo kolejną jakby płaszczyzną, polem, w którym to rolnictwo jakby jest jakimś takim ważnym narzędziem. I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład z Gdańska, manufaktury Sitowie i marki Siejemy Ferment, gdzie ludzie z trudnościami, z problemami, z bezdomnością mają możliwość pracowania na takiej farmie, współtworzenia takiej farmy, a ta farma ma swoją linię produktów. Z plonów powstają właśnie ogórki, powstaje czerniony czosnek, zakwas buraczany i parę innych rzeczy. No i teraz bardzo też takim istotnym elementem są te mechanizmy, w jakich działają te inicjatywy. Jednym z nich jest rolnictwo wspierane społecznie. Według tego w tym systemie działa krakowska farma miejska. Już trzeci sezon w tym roku. Jest to taki system abonamentowy, po prostu przedpłaca się i kontraktuje się jakby na cały sezon warzywa. Dzięki temu taka farma ma dużo większą stabilność finansową i pewność działania. Po prawej stronie przykład z Kopenhagi na dachu zakładów garaży. Taka farma, tu w Kopenhadze ciekawa jest sytuacja, ponieważ ta farma współpracuje z farmą, z gospodarstwem rolnym położonym 30 km dalej, więc jest to taka ciekawa właśnie hybryda pomiędzy rolnictwem miejskim a wiejskim. Oczywiście huby, kooperatywy spożywcze i huby żywnościowe. Kooperatywa spożywcza Dobrze z Warszawy zrzesza około 300 gospodarstw domowych. Współpracuje z 40 lokalnymi rolnikami i 30 moimi firmami i stara się przede wszystkim zdobywać żywność od rolników działających w miejskiej strefie żywicielskiej Warszawy, lokalnie po prostu, niedaleko. Hub żywnościowy, tutaj przykład z Madrytu, który po prostu jest spółdzielnią założoną przez rolników podmadryckich, tu jest takim centrum logistycznym dla tych rolników, które dostarcza żywność dalej w miasto do indywidualnych odbiorców. Kluczowe w tym wszystkim oczywiście są targowiska i bazary, i te stare, ale również coraz więcej pojawia się nowych inicjatyw, które często działają w formule ekonomii społecznej i spółdzielczej. Mamy przykład bardzo ciekawy, opisany w raporcie Targu Pietruszkowego z Krakowa i Bazaru Krótka Droga z Poznania. No i na sam koniec takim narzędziem wspierającym właśnie rozwój rolnictwa miejskiego, podmiejskiego, tej strefy żywicielskiej, to są zielone zamówienia publiczne. I mamy tutaj, piszemy o dwóch przykładach. Jednym jest
chyba jedyny nasz przykład z południa, że tak powiem, z południa świata, i to jest Brazylia i program żywnościowy, który już od 60 lat działa i 42 miliony dzieci z niego korzysta. To w swoich założeniach ten program ma, no on ma wiele założeń, głównie przeciwdziałanie złym nawykom żywieniowym i problemami z głodem, ale również ma takie założenie, że 30% zakupów musi pochodzić od lokalnych rolników i tym sposobem on wspiera 4 miliony gospodarstw rolnych w kraju. A drugim przykładem jest miasto Odense w Danii, gdzie do stołówek szkolnych i przedszkolnych i wszystkich samorządowych po prostu stołówek jest kupowane jedzenie przy założeniu, że 60% pochodzi z upraw ekologicznych, a 30% z upraw lokalnych. To jest też bardzo, bardzo potężne narzędzie wspierania tego typu rolnictwa i miejmy nadzieję, że ono się w Polsce będzie szybko rozwijało, bo już są pewne narzędzia i możliwości, żeby z tego korzystać. Teraz chciałem powiedzieć pokrótce o tym, jak pracowaliśmy. Pracowaliśmy w Krakowie i w Warszawie na dwóch modelach, nad dwoma modelami rozwoju spółdzielczej farmy. W Krakowie współpracowaliśmy z zarządem zieleni i programem jadalny Kraków, tutaj pilotowanym przez obecną dzisiaj Katarzynę Przyjemską-Grzesik oraz z Domem Utopii, Międzynarodowym Centrum Empatii. I w Warszawie współpracowaliśmy z inicjatywą spółdzielczej farmy miejskiej Most, która powstaje przy trasie Mostu Siekierkowskiego. Tak jak widać na tej mapie, to jest mapa Warszawy, czerwona kropka to tam, gdzie planowane jest stworzenie tej farmy. Miasto jest gotowe dzierżawić ten teren na tego typu działalność. Jesteśmy w trakcie dopinania formalności. Jest to 3,5 hektara, które zostało wstępnie opracowaliśmy taką koncepcję zagospodarowania przy wsparciu Łukasza Kowalskiego, architekta krajobrazu, gdzie w terenie, który jest mocno terenem po działkach, rodzinnych działkach, ogródkach działkowych, więc jest dużo drzew, wpisaliśmy polany uprawne, na których będziemy prowadzić działalność naszą. No i teraz wracając do Krakowa i Domu Utopii, to zrealizowaliśmy dwa spotkania. Pierwsze spotkanie pod tytułem Jak miasto może wspierać rozwój strefy żywicielskiej w swoich granicach i drugie w Centrum Edukacji Klimatycznej i drugie w Domu Utopii, o tym poświęcone już konkretnie, jak stworzyć spółdzielczą farmę miejską. To są zdjęcia z naszych spotkań. Na pierwszym było niesamowicie duże zainteresowanie, bardzo dużo uczestników, na drugim już trochę mniej, ale to dobrze, bo to była formuła na pierwszym taka wystąpień i mówienia, a na drugim bardziej pracy warsztatowej. No i tutaj dla nas bardzo ważnym elementem jest ten wymiar ekonomiczny, ekonomiczno-społeczny tego przedsięwzięcia i odwołujemy się do idei spółdzielni jako takiego głównego wehikułu działania farm, ponieważ one z zasady mają być podmiotami ekonomii społecznej, ale ekonomii, a nie tylko i wyłącznie działalnością społeczną. Więc pierwszym takim modelem, który chcemy jakby wprowadzać w Krakowie, chcielibyśmy... Nie wiem, Maciek, czy ci się nie wyłączyła prezentacja, aby tak? byś mógł zobaczyć. Ja tego niestety nie widzę, mogę po prostu jeszcze raz ją udostępnić. Tak, w naszym tutaj
bez wątpienia analogowym bardzo projekcie. Chyba nawet mimo testów. Dobra. Widać teraz? Tak. Więc w formule spółdzielni rozwojowej zaczynamy od instytucji publicznych jako fundamentów, jako podmiotów, które powołują spółdzielnie do życia. I tu muszą być co najmniej trzy takie instytucje, które rozwijają, wprowadzają swój kapitał umiejętności do tego, żeby w ogóle postawić spółdzielnie na nogi. Na dalszych etapach następuje hybrydowanie, w którym osoby indywidualne mogą dołączać do spółdzielni i tworzyć już demokratycznie zarządzaną spółdzielnie osób prawnych i fizycznych. I to jest model, który próbowaliśmy rozwijać w Krakowie, gdzie inicjatorem jest właśnie Zarząd Zieleni oraz Dom Utopii, a w Warszawie skupiliśmy się na spółdzielni osób hybrydowej, gdzie zakładają to zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne. Działaliśmy według takiego założenia odwróconego modelu rynkowego, czyli na warsztatach, które zostały zrealizowane zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, postawiliśmy takie trzy pytania, ale zaczynając od pytania, co możemy wnieść, pytając uczestników warsztatu, co mogą wnieść, a nie tego, co farma spółdzielcza produkować. Bo żeby w ten sposób zobaczyć w ogóle, jakie mamy zasoby. I skupialiśmy się na mapowaniu zasobów zarówno materialnych, jak i instytucjonalnych, ludzkich, przyrodniczych, a także na świętach, na wydarzeniach i momentach celebracji, szukając odpowiedzi na to, co nas łączy, co nas może łączyć, co nas może zbliżyć, jak chcemy być razem w tych przedsięwzięciach. I z tych warsztatów wyłoniły nam się takie trzy podstawowe sfery działalności dla farm spółdzielczych. Pierwsze dotyczy żywności, uprawy, przetwórstwa i dystrybucji. Drugie doświadczeń, czyli przeżyć, czyli edukacji, animacji społecznej i działań artystycznych. I trzecie obszar działalności to inkubator. Inkubator rozwiązań mieszczących się w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, krótkich łańcuchów dostaw, odnowy zdrowia, nowych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, upraw różnego, nowych rodzajów upraw i innowacji energetycznych. To są obszary i pomysły, o których mówię dosyć ogólnie, w raporcie jest to bardziej szczegółowo rozpisane, ale to jest wynik tego, z czym przyszli ludzie do tego projektu, tak? Co uczestnicy tych warsztatów byli gotowi wnieść, co ich interesowało, czym się chcieli zajmować. No i ciekawe jest to, że żywność jest ważna, ale nie jest kluczem, tak? Nie jest kluczowa, jest jednym z tych trzech elementów. I na sam koniec jeszcze chciałem powiedzieć o pewnej takiej innowacji, która się nam pojawiła, została wypracowana, czyli uznanie terenu, na którym spółdzielcza farma będzie funkcjonowała, i przynajmniej w Warszawie, to jest teraz kontekst warszawski, jako osoby przyrodniczej, która może być osobą prawną i członkiem spółdzielni. Chodziło o to, żeby upodmiotowić przestrzeń, nie traktować go w sposób jako zasób, tylko potraktować go w sposób partnerski. I na warsztatach próbowaliśmy określić, jakim bytem może być
przestrzeń. Jakby to może być ta konkretna przestrzeń, czyli ten teren przy moście Siekierkowskim. Staraliśmy się zrozumieć, jakie są jej potrzeby i jakie ma interesy. I na podstawie tego zaproponowaliśmy, żeby została ona wprowadzona do struktury zarządzania, spółdzielnią jako osoba prawna reprezentowana przez przedstawicielkę, przedstawiciela. I tutaj mamy taki diagram, który pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje spółdzielnia w walnym zgromadzeniu, które decyduje o podstawowych kierunkach działania, biorą udział wszyscy członkowie i członkinie, zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Wybierają radę nadzorczą, która powołuje i kontroluje zarząd, i do statutu wpisujemy, że w radzie nadzorczej musi zasiadać osoba, która reprezentuje Adama. Adamach to jest takie słowo, które opisuje tą osobę przyrodniczą, czyli to terytorium, na którym działamy, po to, żeby interesy ludzi nie zdominowały interesów terytorium, przestrzeni, przyrody, tego bytu, na którym będziemy prowadzić farmę. I to tyle z mojej strony. Bardzo zachęcam do przeczytania, zajrzenia do raportu. Na pewno tam jest wszystko bardziej klarownie wyłożone. Dziękuję. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Maćku. Teraz otwieram, że tak powiem, pierwszą część naszej dyskusji, czyli dyskusję z zaproszonymi gościniami. I tutaj chciałam pierwszy głos oddać Annie Jakubowskiej i zadać Ci pytanie, jak Ty widzisz, obserwujesz ten temat jako osoba, która indywidualnie wspiera inicjatywy zrównoważonego rolnictwa, jak i osoba odpowiedzialna za ten temat z Fundacji imienia Henrysia Bela. Gdzie jesteśmy dzisiaj i w ogóle jaką rolę ma to miejskie rolnictwo do odegrania w tworzeniu takiego całego zrównoważonego systemu? Dzięki. Myślę, że ja będę dzisiaj przede wszystkim odpowiadać jako osoba, która się zajmuje europejską polityką rolną w fundacji, i myślę, że to dosyć mocno też kształtuje moją perspektywę, bo jestem najwięcej w stanie powiedzieć o rolnictwie i systemie żywnościowym w Unii Europejskiej, no i również w Polsce. I też może chciałam na początku dodać, że to właściwie jest temat, któremu można by było poświęcić kilkudniową konferencję, to gdzie dzisiaj jesteśmy niewinne, tak. Więc ja postaram się to tak w miarę krótko, w miarę możliwości zarysować z własnej perspektywy. No i może chciałam zacząć od tego, że wiemy, że już dzisiaj, że potrzebujemy takiej bardzo całościowej i gruntownej zmiany systemu żywnościowego. I być może przede wszystkim właśnie z powodów ekologicznych, bo rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu, ogromnie i silnie zależne od zasobów naturalnych, od dostępu wody, niezanieczyszczonej jeszcze w dodatku wody, od żyznej gleby, od zapylania dostarczanego przez owady, od stabilnego klimatu. No i właściwie wszystkie te elementy, które ja już teraz wymieniłam, wiemy z wielu badań naukowych i też raportów instytucji zajmujących się ochroną środowiska, że są w tym momencie zagrożone. I ja nawet przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie, też wypisałam sobie mnóstwo danych, ale po prostu można by o tym naprawdę bardzo długo mówić. I pewnie gdybym teraz wchodziła w omówienie jakby konkretnych problemów środowiskowych w każdym z tych aspektów, zajęłoby nam to co najmniej godzinę. Więc tutaj mogę gdzieś odesłać dalej, jeśli będą jakieś szczegółowe pytania, na przykład o zasoby wodne w Polsce i gospodarkę wodną. No ale przechodząc dalej, to chciałam też podkreślić, że ten sposób, w jaki produkujemy dzisiaj żywność, ma też konsekwencje społeczne, które są nie mniej ważne tak naprawdę. Bo polityka rolna Unii Europejskiej, no i też polska polityka rolna
czasie, przede wszystkim w czasie transformacji gospodarczej, była bardzo mocno i dalej jest ukierunkowana na wspieranie i rozwój, intensyfikację po prostu produkcji rolnej i zwiększenie produktywności i wydajności rolnictwa. Zwiększenie po prostu też skali. No i równolegle to powiększanie i to zwiększanie skali, nazwijmy tak to zjawisko, dotyczyło tych innych etapów łańcucha żywnościowego, na przykład dystrybucji. W Polsce straciliśmy bardzo dużą ilość małych przetwórni, mniejszych sklepów, no właśnie kosztem takich dużych sieci handlowych i wielkich hurtowni. No i te procesy doprowadziły do znacznej, właściwie ogromnej utraty gospodarstw rolnych w całej Europie. W zależności od sposobu kalkulacji to nawet 40%, tak, w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. No i ten proces dotyczył Polski właściwie w największym stopniu oprócz Rumunii w Unii Europejskiej. No i to naturalnie skutkowało też zwiększeniem się nierówności dochodowych wśród rolniczych rolników. No, spadkiem zatrudnienia siłą rzeczy na obszarach wiejskich, no i wyludnieniem się wsi, starzeniem, tymi zjawiskami, no, które też jakby dzisiaj postrzegamy. I no, właściwie można powiedzieć, że mamy taką trochę paradoksalną sytuację, w której z jednej strony, no zwłaszcza po pandemii, tak, coraz więcej zaczęliśmy mówić i zaczęłyśmy o bezpieczeństwie żywnościowym. Zaczęliśmy się coraz bardziej przejmować też dostępem do żywności, zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych. Z drugiej strony spotykamy się no niemal co roku z ogromną taką nadwyżką nad produkcją żywności i spadkiem cen, i to stawia osoby produkujące żywność w takim położeniu dramatycznej niepewności i niestabilności dochodu. I takiej niepewności, czy to gospodarstwo w ogóle będzie się w stanie utrzymać w kolejnym roku. I no tak, no tutaj można by jeszcze dodać może z takiej perspektywy trochę w duchu suwerenności żywnościowej, no że to też poskutkowało tym, że decyzje o tym, co jemy i w jaki sposób ta żywność jest produkowana, trochę oddałyśmy w rękę takich dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. No i teraz można by tak zapytać, no dobrze, to jak to wszystko, o czym ja teraz powiedziałam, się ma do polityk miejskich i do w szczególności rolnictwa miejskiego, o którym dzisiaj mówimy. No i ja widzę bardzo duży związek tych aspektów, bo jestem też przekonana, że taka gruntowna zmiana polityki rolno-żywnościowej nie odbędzie się bez udziału miast i właśnie zaangażowania szerzej może samorządów, ale miast przede wszystkim, bo miasta są też takimi miejscami, w których jest bardzo dużo odbiorców i odbiorczyń żywności. Tak? Te łańcuchy żywnościowe się najczęściej w miastach kończą, ale może właśnie nie muszą, mogą się też rozpoczynać, o czym dzisiaj mówimy. No i też miejsce, w którym jest po prostu dużo zasobów, w którym skupiają się różne zasoby, czy społeczne, czy też finansowe. I trochę właśnie miasta muszą też włączyć się w cały ten proces takiego odwracania tej sytuacji, tego systemu, który ja tak króciutko zarysowałam, trochę jakby na głowie, to znaczy stworzenia takich warunków dla tych gospodarstw drobnych, żeby jakby przede wszystkim miały źródło dochodu, godne źródło po prostu utrzymania, a z drugiej strony, żeby były w stanie produkować w taki sposób, żeby nie degradować zasobów naturalnych, a może nawet regenerować przyrodę. To jest możliwe. Więc miasta mogą to robić, przyczyniać się do tego na różne sposoby. Maciek już opowiedział o wielu z nich. No przede wszystkim takim najbardziej podstawową, pierwszą odpowiedzią są te krótkie łańcuchy dostaw. Tak? I to właśnie z jednej strony zachowanie tych bardziej starych, tradycyjnych form, jak targowiska miejskie, których ilość też w tym momencie spada i w ciągu ostatnich lat spadała, co można dodać. No i
tworzenie właśnie popytu przez zielone zamówienia publiczne, czy tworzenie też tych nowych modeli krótkich łańcuchów dostaw, jak rolnictwo wspierane społecznie, czy kooperatywy. Wszystko to Maciek nam fajnie przedstawił. I rolnictwo takie miejskie, wspieranie tych gospodarstw właśnie ze strefy podmiejskiej w samym sercu też miasta i takie zwrócenie na nie większej uwagi właśnie może się świetnie wpisać w taki nacisk na te krótkie łańcuchy dostaw, może zapewnić dostęp do żywności mieszkańcom miast. No ale właśnie to jest też dużo więcej, jeśli mówimy o rolnictwie w samym mieście, bo przez tą największą bliskość, coś co jakby dla mnie też jest osobiście bardzo ważne, to one są jednym z wielu narzędzi, ale narzędziem wyjątkowym o tyle, że dają największą też taką możliwość stworzenia na nowo tego połączenia między osobami mieszkającymi w mieście, a osobami produkującymi żywność i w ogóle rolnictwem. I taką mogą budować taką większą świadomość tego, jak żywność powstaje, być takim, no można powiedzieć, narzędziem edukacyjnym, ale to może jest trochę za mało, też jakby tworzyć takie nowe rodzaje więzi i relacji z tym rolnictwem. No i tutaj, no właśnie to farmy miejskie, zwłaszcza takie, które mogłyby być też otwarte tak przestrzennie, ale też na włączenie się w pracę na farmie osób mieszkających w miastach, no są jakoś nieocenione, jeśli o to chodzi. I moim przynajmniej zdaniem. No i to może być taki no jakby mały impuls do takiego nowego spojrzenia na system żywnościowy. Dzięki. Dobrze, czyli między innymi to, że jak się człowiek zajmuje, okazuje się, że jak jest ładna pogoda i świeci słońce w lecie, to niekoniecznie jest to dobra wiadomość, tylko może to oznaczać kolejny dzień suszy. I ja bym teraz chciała oddać głos Katarzynie Przyjemskiej-Grzesik, chyba że Kasię wyrzuciło z naszego dzisiaj tutaj niestabilnego połączenia, bo nie wiem, czy jesteś z nami, Kasiu? Brak odzewu, jesteśmy trochę jak na stacji kosmicznej, więc może oddam głos Barbarze Maćkiewicz, żeby pociągnąć ten wątek edukacyjny, bo wy jako Uniwersytet Adama Mickiewicza włączacie się w ten, można powiedzieć, taki proces edukacyjny i macie swoją eksperymentalną farmę miejską, taki ogród społecznościowy i chciałam się zapytać, skąd się w ogóle wziął ten pomysł, jak go będziecie rozwijać i czy łączycie go z innymi działaniami uniwersyteckimi? Dzień dobry wszystkim, dziękuję, że mogę być tutaj z wami. Jeśli chodzi o nasz projekt, to już od wielu lat zajmujemy się tematyką rolnictwa miejskiego i jakby okazja do włączenia tych projektów, czyli naszego projektu ogrodu społecznościowego, który zgłaszaliśmy już wcześniej do konkursów oraz zaproszenia, czyli projekt jest nasz uniwersytecki ogrodu, natomiast farma ze względu na to, że jest to jednak większe troszeczkę przedsięwzięcie i wymagała większego zaangażowania, będzie realizowana w takiej formule, o której mówił Maciek, czyli tutaj pani Małgorzata Staniszewska, założycielka tej farmy miejskiej, poznańskiej farmy miejskiej, została przez nas zaproszona do współpracy i ona będzie odpowiedzialna za farmę, natomiast my za ogród, jako te dwa elementy będą się one składały na część naszego takiego doposażenia wydziałów geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. I tak jak Joanna powiedziałaś, przede wszystkim stawiamy sobie tutaj cel edukacyjny, ale także skierowany do wszystkich poziomów jakby kształcenia, czyli od przedszkola
przez szkoły podstawowe, średnie do tego poziomu uniwersyteckiego, dając też w zamyśle możliwość praktyk, pracy barterowej i tak dalej, na zasadzie barteru, ale także mamy zamiar zaangażować lokalną społeczność sąsiedniego takiego osiedla, które jest takim quasi-uniwersyteckim osiedlem, gdzie mieszka wielu też pracowników naukowych, ale nie tylko, czyli powiązanie tej społeczności też z tymi naszymi działaniami, w które będzie włączona również Poznańska Kooperatywa Żywnościowa. Planujemy też, aby patronatem objęło nas SPOŁEM, czyli Poznańska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM, z takimi akcjami na zasadzie rynku farmers typu farmers market, ale też możliwość takich dostaw bardziej stałych w ramach kooperatywy. No a wszystko to impulsem jakby takim, który stwarza nadzieję, że to wszystko się zmaterializuje, było pozyskanie przez nas projektu, czyli wejście do konsorcjum i pozyskanie projektu Horyzont w nowej formule. Ten projekt Horyzont poświęcony jest znajomości gleby, uświadomieniu znaczenia gleby w społeczeństwie. No i w oku tej gleby będziemy działać. Niestety projekt nie zagwarantował nam finansowania tych obu przedsięwzięć. Próbowaliśmy, ale nie udało się. W związku z czym będziemy wnioskować do wojewódzkiego, nie wiem jak to, WOŚ, tak? Wojewódzkiej Ochrona Środowiska, coś takiego. Tam są takie granty, gdzie można z tych funduszy, Fundusz Ochrony, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie można na różne działania pozyskiwać środki i plan nasz jest taki, żeby po prostu w oparciu o te małe granty no, sukcesywnie doprowadzać do tego, aby ten projekt mógł się ziścić. A jeśli chodzi o strony naukowej, no to też między innymi zajmujemy się wyłączaniem gruntów z użytkowania rolniczego. I tak jak tutaj była mowa, no ta uprawa, ona czy przywrócenie po prostu wagi rolnictwa, rolników jest bardzo ważne, no i też przywrócenie wagi gleby, no bo gleby, która w ewidencji gruntów jest zapisana jako użytki rolne, my mamy takie badania i myślę, że w wielu miastach tak wychodzi, bo z tego co wiem, za granicami, gdzie jesteśmy, na przykład w Barcelonie też wyszło podobnie, że połowa gruntów zakwalifikowanych jako grunty rolnicze, czyli grunty orne z symbolem R, w ogóle nie jest użytkowana rolniczo, czyli gleba nie była wzruszana przez ponad 3 lata. Już pomijam tutaj kwestie podatkowe i w ogóle to, że ta gleba się degraduje, nikt za to, że jej nie użytkuje, nie płaci, tylko czeka, aż ten grunt zostanie wykorzystany w inny sposób i będzie się można po prostu tutaj jakoś no, bardziej dorobić niż na rolnictwie, tak bym to powiedziała. No i wiemy też, że wyłączanie gleby z użytkowania rolniczego w miastach nie wiąże się z żadnym obowiązkiem tutaj uzyskania jakiejkolwiek zgody, więc to też należałoby przywrócić to znaczenie gleby w pierwszej kolejności, a potem znaczenie rolnictwa. No i tak jak moja przedmówczyni tutaj powiedziała, miasta mają olbrzymią rolę do odegrania, bo jeśli miasta nie pomogą temu rolnictwu, no to po prostu możemy się znaleźć w trudnej sytuacji, w której nie chcielibyśmy chyba do końca się znaleźć, ale z tego co wiem, rozmawiałam z różnymi rolnikami, producentami, no to oni po prostu uważają, że w Polsce jesteśmy społeczeństwem, które i miasta również wybierają przede wszystkim cenę, kierują się tylko, wybierają żywność najtańszą, a nie najlepszą, bo takie są nasze możliwości finansowe i w związku z tym jest na razie sytuacja dość trudna na zdrowie, żeby ją jakoś no po prostu tutaj systemowo należałoby chyba zacząć zmieniać na wielu front. Zanim oddam głos
miasta, czyli Katarzynie Przyjemskiej-Grzesi, która do nas tutaj wróciła. Chciałam Ci, Barbaro, dopytać jeszcze o element, który mamy zresztą opisany w naszym raporcie, czyli element gospodarki obiegu zamkniętego, bo Wy pracujecie z Miejskim Zakładem Gospodarowania Odpadami, prawda? Pozyskując od nich kompost. I chciałabym się zapytać, jak wygląda ta współpraca i co mogłabyś poradzić też innym miastom, bo wydaje mi się, że to jest to ciekawy wątek. Tak, jest to wątek bardzo ciekawy, to znaczy na razie tutaj my mamy z nimi już, jakby jesteśmy po rozmowach, a wcześniej pani Małgosia od nich pozyskiwała też tą ziemię kompostową, więc bardzo wyrazili nam bardzo duże wsparcie dla projektu. Koszt, nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale nie są to wysokie koszty pozyskania tej ziemi, tego kompostu z naszego no, wysypiska, jakby, bo to jest ta sama jednostka odpowiedzialna. Oczywiście nie jest to wysypisko śmieci, no ale po prostu oni zbierają też, po prostu zbiórka odpadów obejmuje również te odpady organiczne, które następnie są przetwarzane i można je nabywać. Znam działkowców, którzy kupują kompost z tego naszego miejskiego przedsiębiorstwa. Tutaj problem polegał jedynie, taką mieliśmy dyskusję na temat no właśnie parametrów, które dopuszczają uprawę, no i to wszystko musi być zbadane, ten kompost musi być odpowiednio też zmieszany. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale wiem, że tutaj pojawiła się u nas różnica zdań, no bo pani Małgosia uważała, że on nie musi być aż tak mocno rozcieńczany. Z kolei przedstawiciele miasta twierdzili, że jednak tutaj trzeba to bardziej rozcieńczyć, zmieszać z ziemią, żeby tak tych wszystkich norm dochować, ale tutaj nie jestem specjalistą. Widziałam natomiast, jak rośnie wszystko na tym kompoście, to jest po prostu imponujące, więc myślę, że na pewno nie ma tutaj przeszkody żadnej finansowej, jest wola ze strony miasta, żeby nas wesprzeć, także tutaj z tej strony widzę, że na pewno tutaj ta współpraca będzie się rozwijała. Jeszcze tylko dodam, no to tak przy okazji, no bo też mamy oczywiście, chcemy tam mieć taki kompost z prawdziwego zdarzenia i też w oparciu o tę farmę i ten ogród społecznościowy, również te tematy związane z gospodarką obiegu zamkniętego poruszać, to też jest naszym celem. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Teraz właśnie oddam głos Katarzynie Przyjemskiej-Grzesik i chciałam Cię zapytać w ogóle o to, żebyś powiedziała, jak Kraków realizuje ideę jadalnego miasta, którą Maciek już wprowadził w prowadzeniu, ale chyba jesteście pierwszym miastem, które tak szeroko i wielowymiarowo po prostu mówi o tym, że zieleń w mieście może być też naszym pożywieniem. Tak, nie tylko może, ale myślę, że wkrótce musi. I bardzo mi się podobało wystąpienie Ani. Niestety w międzyczasie router odmówił współpracy, bo mieliśmy chwilowe problemy w dostawie prądu, za co bardzo przepraszam, ale was naraziłam na stres tutaj wszystkich. No więc tak, Kraków tematem ogrodnictwa miejskiego interesuje się nie od dziś, bo już od wielu, wielu lat. Nie ukrywamy, że w początkowej fazie podglądaliśmy działania Warszawy, tutaj w szczególności bujnej Warszawy. Gościliśmy zresztą Motykę i Słońce w Krakowie, o czym nie wiem, czy Maciek nawet wie. Ale więc te nasze pierwsze kroki w ogrodnictwie społecznym to lata 2017, kiedy powstawały pierwsze ogrody społeczne. I początki wcale nie były łatwe, dlatego że o ile ogrody działkowe, jak wszyscy wiecie doskonale, są Polakom znane, o tyle ogrodnictwo miejskie było tematem zupełnie nowym. Natomiast przyjęło się i to bardzo i w tym początkowym etapie takimi działaniami wspierającymi to ogrodnictwo społecznościowe były działania takie warsztatowe, które też
kontynuujemy i na bazie których de facto ta idea Dalnego Miasta też gdzieś powstaje, czyli Szkoła Miejskich Ogrodników, która rokrocznie cieszyła się ogromną popularnością. Tak jak wszyscy wiecie, też ten okres pandemii był takim momentem przełomowym świadomościowo zarówno dla mieszkańców, którzy zaczęli się zastanawiać nad tym, skąd żywność do nich dociera, skoro jej nagle zabrakło, jak i szukać ucieczki w zieleni i właśnie w tych ogrodach społecznych, które były jednymi z nielicznych przestrzeni otwartych, w których można było przebywać w trakcie pandemii. I po tej pandemii we wszystkich właściwie, myślę, miastach na świecie zaobserwowano taki ruch w kierunku właśnie tych ogrodów społecznych. My to rzeczywiście też u siebie w Krakowie zaobserwowaliśmy. I to i wiele różnych rzeczy po drodze, takich jak projekty unijne, które mieliśmy okazję realizować, gdzieś wsparły to budowanie świadomości. Między innymi odkrycie, które dla mnie było akurat bardzo, powiedziałabym, wręcz traumatycznym odkryciem. Przy próbie pozyskania jednego z projektów unijnych odkryłam, że tematem suwerenności żywieniowej w naszym mieście nie zajmuje się nikt. Tak? I to był taki moment, który no, postawił mnie do pionu. I krok po kroku gdzieś ta świadomość powoli się, tak jak mówię, również właśnie dzięki pandemii w różnych osobach budziła. Myślę, że aktywność Unii, to o czym Maciek mówił w swojej prezentacji, i mnogość projektów unijnych dotyczących zarówno rolnictwa miejskiego, jak i żywienia, bo jakby te projekty bardzo mocno ze sobą korespondują, nie jest przypadkowa. Ja myślę, że tamta świadomość tego, że w związku ze zmianami klimatycznymi, o czym Ania mówiła, nasze dotychczasowe rejony żywicielskie mocno się zmienią i pustynnienie, tak? O, to tutaj jakby nie ma co się oszukiwać, tak? Jakby te kraje, z których my w tym momencie czerpiemy, takie jak Włochy, Hiszpania, za parę dziesiąt, a może nawet mniej lat, nie będą już krajami, z których będziemy mogli sprowadzać wszystkie dobra przez cały rok, tak? I co za tym idzie? Jasno też myślę, że wiele osób już ma świadomość, że te dostawy i te łańcuchy dostaw zostaną ponownie zaburzone. Dlatego właśnie tak istotne jest zatroszczenie się już teraz i Unia to właśnie między innymi w jakiś sposób próbuje stymulować i wymuszać na miastach myślenie w kategoriach właśnie tworzenia tych zapleczy żywicielskich dla swoich mieszkańców. Tak? Problemem prawdopodobnie jest jednak to, że nasi włodarze miast jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co nadciąga. To tutaj dla mnie bardzo zaskakująca była wypowiedź przedstawicielki Wrocławia, która również ten pakt żywnościowy, tą politykę żywnościową przygotowuje, tak, Wrocław w tym momencie, jak bardzo świadomie i bez ogródek wypowiedziała się na temat właśnie przyszłości, tego, co czego mają świadomość, tak? Myślę, że to jest bardzo rzadkie, tak jakby patrząc globalnie, że tak odsuwamy od siebie ten problem na poziomie zarządczym w miastach, myśląc, że zresztą nie do końca powinno nas to pewnie dziwić, bo tak jak pisze Caroline Steele, temat żywności w miastach nigdy dla rządzących nie był wygodny, tak? bo jest trudny. I można powiedzieć, że nie do burmistrzów, nie do prezydentów miast należy troszczenie się o takie rzeczy, a do rządzących, tak jakby krajem. Ale myślę, że w istocie jest jednak trochę inaczej. Mam nadzieję, że te nasze działania tutaj krakowskie, to sfokusowanie się w tym momencie
już nie tylko na ogrodach społecznych, ale na zmianie podejścia do krajobrazu, bo zaczęliśmy trochę też o tym mówić, że jadalne miasto to jest miasto, którego potencjał zaczynamy dostrzegać. To znaczy zaczynamy uczyć się jadalnego krajobrazu, sięgać po zapomniane owoce, takie jak mirabelki, po jadalne chwasty, po dziko rosnące właśnie pozostałości po sadach, po również, to jest również sadzenie, zakładanie nowych sadów, tak? Wprowadzanie tych roślin jadalnych jako nowych, znaczy jako starych nowych, tak? Z powrotem do krajobrazu, właśnie między innymi po to, żeby stworzyć sobie tą alternatywę w czasach kryzysu. No i mam nadzieję, że finalnie dojdziemy również do takich działań jak Poznań, czyli przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, co bardzo nam się marzy, uda nam się założyć tą miejską farmę, miejską, farmę, która będzie właśnie też zapleczem dydaktycznym dla zarówno studentów, jak i uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, mieszkańców, tak po prostu. I będzie dawał im też możliwość takiej eksploracji i poznawania tej żywności rzeczywiście od podszewki. Na większą skalę pewnie niż jest to możliwe w ogrodach społecznych. Bardzo mi się podoba ta teza, że tematy, które wydają się pozamiejskie, to nie są tematy, z których miasta powinny być zwolnione, ale wręcz przeciwnie, powinny być tymi liderami, liderkami zmiany. Teraz już powoli nam się otwiera przestrzeń, gdzie mogę poprosić tutaj Państwa obecnych z nami na Click Meetingu, że jeżeli ktoś z Was chciałby o coś zapytać, zabrać głos, to można się zgłaszać, a można napisać na czacie, bo ponieważ jest to dyskusja o spółdzielczej farmie miejskiej, więc wychodzimy z założenia, że zbieranie pytań i wiedzy od szerokiego grona osób jest ważnym elementem tego procesu, więc zapraszam chętnych do komentowania, można napisać na czacie, wtedy Wojciech Państwu udzieli prawa do głosu. Czy ktoś jest chętny? Na razie nie ma tutaj głosów, więc ja zadam Wam tutaj naszym gościniom i gościowi Maćkowi takie pytanie w ogóle o tworzenie miejskich polityk żywnościowych, bo jest to temat bardzo, bardzo szeroki, zresztą na samych tych przykładach, które pokazałeś, Maciek, widać, że są to tematy, które dotyczą nie tylko samej żywności, ale też planowania przestrzennego, zdrowia psychicznego. I chciałabym tu Ciebie zapytać, Maćku, jak myślisz o politykach żywnościowych, to co jest tym takim kolejnym tematem, kolejnym obszarem, który Ci się narzuca, który nie wszystkie osoby mogą kojarzyć z rolnictwem, ale zajmowanie się miejskimi farmami sprawia, że coś nagle staje nam przed oczami jako taka rzecz oczywista, albo trudna, albo problematyczna, niewyjaśniona. Wiesz co, no tak się zastanawiam nad kwestią... No bo tematów jest wiele, prawda? Słucham? Że jest wiele perspektyw, z których można wychodzić z miejskiego, którą pierwszą ty byś poszedł. No właśnie, tutaj jest bardzo dużo tych różnych wątków, ale no, ja się mogę podzielić taką pewną swoją tak, tematem, w którym mam, który dla mnie jest cały czas pewnego rodzaju jakąś, wiąże się z jakąś niejasnością,
To znaczy to, że właśnie te krajobrazy, przestrzenie rolnicze, których według różnych statystyk jest tak dużo, że one są właśnie de facto dziczeją, tak? Zamieniają się w nieużytki. I dzieje się z nimi taki proces, który jest bardzo dwuznaczny, bo z jednej strony można powiedzieć, że one zostają zwrócone przyrodzie, ale i przez to, że właśnie człowiek się z nich wycofuje i je zostawia, ale z drugiej strony pojawia się pytanie tak naprawdę, co to jest za przyroda i po pierwsze, dlaczego, czy ta przyroda musi być jakby oddzielona od człowieka, żeby być dobrą przyrodą, czy może da się właśnie, czy może niekoniecznie tak musi być, bo właśnie obserwując te tereny, które są porzucone przez w miastach głównie, które są tymi nieużytkami, widać, że ta dzikość jest tam taka dwuznaczna, bo one zamieniają się bardzo często po prostu w monokultury roślin inwazyjnych, które nie sprzyjają przyrodzie, jeśli przyrodę rozumiemy, dobrą przyrodę rozumiemy jako przyrodę, która jest bioróżnorodna i która wspiera właśnie różne gatunki, wspiera taki bogaty gatunkowo ekosystem. I dla mnie to jest jakiś taki wątek, który jest czymś takim nowym i wymagającym jakiegoś głębszego zbadania, na ile dzikie tereny opuszczone, w które człowiek nie ingeruje, są potrzebne, a na ile właśnie ta ingerencja jest konieczna i czy rolnictwo miejskie może w jakiś taki sensowny, znaczy ja wiem, że może, ale pytanie też o skalę, gospodarować takimi przestrzeniami. Wydaje się, że właśnie te gospodarowanie regeneratywne, o którym Anna wspominała, czyli takie, które stara się coś więcej wnieść niż się wyjmuje, jest jakimś potencjałem działania. No i też taką rzeczą, o której warto pamiętać, to chyba to, że takie rolnictwo może wspierać właśnie, próbować szukać takiego rolnictwa, które może wspierać przyrodę w ogóle w ekosystemie przyrodniczym całego miasta. Tak, żeby wpisywać się w tą przyrodę, która jakby przepływa, rozprzestrzenia się po całym mieście. No bo takim jednym z takich wątków jest walka z nawłocią i innymi gatunkami inwazyjnymi, gdzie oczywiście czekać na sukcesję, gdzie po 30 latach się gatunki inwazyjne wycofają same, ale też można im pomóc, zamienić nawłoć na facelię koniczynę i kilka innych gatunków. Na naszym czacie są pytania i komentarze, więc proponuję, żeby się zerknęli. Ja dla osób oglądających nas na Facebooku i osób, które będą oglądały nas na Facebooku później, przeczytam je. I poproszę Was na tę Waszą trójkę i czwórkę, Katarzyna do nas wróci, żebyście odpowiedzieli na wszystkie albo na wybrane. Pierwsze pytanie jest od Marty Melon. Jest to pytanie o zaangażowanie osób w miejskie farmy w momencie, kiedy one powstają. Czy faktycznie ludzie się angażują w ich utrzymanie, czy na przykład chcieliby po prostu mieć warzywa, ale nie chcą się angażować w pracę i chcą przyjść na gotowe. I jest to pytanie, które wynika z obserwacji ogrodów społecznych, które bywają zaniedbane i mało użytkowane.
Anel Ramisz pyta, pisze, jako para od tego roku prywatnie prowadzimy farmę miejską w Bielsku Białej i współtworzymy kooperatywę spożywczą od kilku lat. Nasze miasto jeszcze nie prowadzi aktywnej polityki związanej z rolnictwem miejskim. Czy możecie wskazać, gdzie szukać wsparcia dla rozwoju tego rodzaju działań w mniejszych miastach? Czy są prowadzone jakieś ogólnopolskie lub inne programy? Ta kooperatywa z Bielska Białej, którą prowadzi Anel, ma swoje stowarzyszenie i przez nie mogłoby się starać o wsparcie. A i na koniec pytanie od Joanny Woleczki, która pisze, że jest radną z miejską z Cieszyna i pyta, od czego zacząć, żeby nie spalić na starcie, gdzie to i Cieszyn jest miastem, w którym się zaczęły właśnie prace nad strategią rozwoju miasta. Wydaje mi się, że to będzie też dobre pytanie do Katarzyny, o ile Ruter pozwoli do nas wrócić. Ale to może zaczniemy od tych pierwszych pytań, o te doświadczenia ogrodu społecznościowych. Nie wiem, czy widzę, że Barbaro bo akurat w przypadku Poznania nie wszystkie ogrody społecznościowe rozkwitły w pandemii. Wręcz przeciwnie, obserwujemy taką degradację jednego z naszych takich chyba najbardziej znanych ogrodów społecznych, czyli kolektywu Kąpielisko. Także tutaj w pełni się z tym zgadzam, że te ogrody mogą przez te różne fazy, przez które przechodzą, mogą budzić ten niepokój odnośnie farm i podobnie była nasza, u nas też wystąpiła ta troska i my dlatego zaprosiliśmy panią Małgorzatę, która tą swoją działalność traktuje profesjonalnie i w ramach tej umowy, którą będziemy mieli w ramach uniwersytetu, zakładamy, że ona też będzie mogła prowadzić działalność taką komercyjną, dlatego że będzie musiała się po prostu docelowo z tej farmy utrzymać. Ona uzyskuje różne dofinansowania, są to takie małe granty, nie powiem Państwu dokładnie jakie, ale ostatnio też składała aplikację, wnioskowała o takie wsparcie finansowe. Nie chcę tutaj strzelać gdzie, ale wiem, że w ramach tego WOŚ-u też było kilka takich konkursów, gdzie można by było z tego typu inicjatywą wystartować. I tutaj podsumuję, że nasze miasto również nie dojrzało, bo to nie jest inicjatywa miejska, tylko jest to inicjatywa tutaj oddolna, połączona z naszym tutaj naukowym środowiskiem, a wsparcie z miasta, które na razie otrzymujemy taką deklarację i faktycznie widzieliśmy to dobre przyjęcie, to nastąpiło po tym wyjściu z inicjatywą tych osób, o których wspomniałam. To nie miasto jest tutaj inicjatorem tych działań. Ja tutaj, jeśli mogę, to dodam, bo akurat uczestniczyłam dość aktywnie na takim bardzo wstępnym, wstępnym etapie parę lat temu. Zostaliśmy zaproszeni właśnie przez kolektyw Kąpielisko do Poznania, do rozmów z miastem. Urzędnicy do urzędników, zaproszeni przez aktywistów. Było to dość ciekawe doświadczenie. A byliśmy zaproszeni dlatego, że jako jedno z nielicznych miast, mimo że niejako odgórnie indukowaliśmy te ogrody społeczne, to zapewnialiśmy ogrodnikom przede wszystkim, abstrahując od pakietu narzędzi na start, co jest tak naprawdę drobiażdżkiem, zapewnialiśmy przede wszystkim dostęp do ziemi, tak? Bo to, co jest w większości przypadków zarówno dla chętnych farmerów, jak i chętnych ogrodników największym i najtrudniejszym do pozyskania zasobem, to jest ziemia. I drugim najcenniejszym jest woda. Myślę, że dużo trudniejszy w naszej perspektywie do pozyskania niż ziemia. Ale prawda jest taka, że dzięki temu właśnie, że w przypadku Zarządu Zieleni Miejskiej większość terenów zielonych jest
w naszych rękach. Udało nam się to w ten sposób rozegrać. W przypadku Poznania ten rozrzut pomiędzy jednostkami, które odpowiadają za ziemię, za parki, za zieleń w pasach drogowych jest tak gigantyczny, że to jest naprawdę praktycznie nie do pogodzenia. Oczywiście to jest kwestia też chęci, tak? Tutaj już odpowiadając poniekąd na strategię rozwoju Cieszyna, tak? Ja myślę, że tutaj jakby trzeba metodą trochę małych kroczków i takiego budowania pewnej atmosfery i świadomości wokół tematu w ogóle rolnictwa miejskiego czy ogrodnictwa miejskiego, tak? Jakby od tego trzeba zacząć. A później powoli jak ta świadomość zaczyna się budować również wśród urzędników, tak? I wśród mieszkańców, no bo zobaczcie, tutaj jakby mamy tą stronę producentów i odbiorców, tak? Jakby to działa dokładnie w ten sam sposób. Sam producent nie rozwiąże nam problemu, musi mieć odbiorcę, co zresztą jest jeden z gwarantów przywrócenia tego rolnictwa podmiejskiego czy miejskiego do miast, to jest takie skonfigurowanie łańcucha odbiorców, żeby te uprawy miały dla nich sens, tak? Stąd ta koncepcja zielonych zamówień publicznych, która wydaje się być jakąś taką alternatywą dobrą dla wszystkich, tak? Jakby na pewno dla rolników i myślę, że na pewno też dla uczniów, dzieci, tak, jakby, bo głównie jakby w tym kierunku te zamówienia idą, tak, że one dotykają takich z ośrodków żywienia zbiorowego, jak szkoły, przedszkola, czy szpitale, czy jakieś domy pomocy. To ja może tutaj jeszcze dorzucę trochę na pytanie Wawrzeczki o to, jak ramować strategię, to wydaje mi się, że takim ciekawym wątkiem jest temat zdrowia publicznego i to z jednej strony rozumianego jako kryzys zdrowia psychicznego dzieci i coraz większe problemy z depresją, a z drugiej strony przeciwdziałanie samotności osób starszych, że sam kontakt z ziemią jest dla nas dobry, ale też taki nienachalny i mało opresyjny format społeczny, który się tworzy wokół farm, tak, że można coś robić wspólnie, ale można coś robić samemu, może być ciekawym takim punktem wyjścia, który łączy różnego rodzaju polityki, które często są ze sobą rozdzielone, na przykład rozwiązania skierowane dla osób neuroróżnorodnych, w tym dzieci ze spektrum autyzmu, z jakimiś działaniami o wymiarze bardziej integracyjne, które na przykład w zamkniętej przestrzeni byłyby głośne, a na terenach publicznych one nie są. Więc może ten temat zdrowia publicznego byłby takim ciekawym kluczem, który trochę wychodzi poza to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Na czacie mamy tutaj jeszcze jeden komentarz, który dotyczy napięcia między rolnictwem bardziej tradycyjnym, a tym nazwijmy go takim wysokotechnologicznym. Jest to pytanie od pana Jerzego Gostka, który pisze, że ma wrażenie, że dużo mówiono dziś o rolnictwie bardzo tradycyjnym, na przykład o tym, że w rolnictwie nastąpiła konsolidacja i że zmniejsza się zatrudnienie w tej branży. Jak pisze pan Jerzy, wydaje mi się, że farmy miejskie też są omawiane z perspektywy mało efektywnego, wymagającego dużych nakładów pracy i dającego małe plony. Żywność z takiego rolnictwa musiałaby być niezwykle kosztowna, jeżeli miałoby zapewniać drobnych rolnikom atrakcyjne dochody. Dlaczego w dyskusji o przyszłym żywieniu miast pomijamy rozwiązania pozwalające produkować żywność mniejszym, a nie większym zakładem pracy, na przykład hydroponikę, budowę komórkową GMO, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji w rolnictwie? Czy farmy miejskie nie powinny być nastawione na maksymalną efektywność gospodarowania, zwłaszcza w mieście, gdzie ziemia jest najdroższa? Nie wiem, w którym momencie, panie Jerzy, się pan włączył, ale w naszych typologiach przyszłości i
hydroponika i akwaponika się pojawiała, jest też obecna w waszym raporcie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo też ciekawe pytanie, więc tutaj oddam głos naszym tutaj osobom prelegenckim. Kto chciałby powiedzieć? Jeśli mogę, Barbara. Jeszcze do wcześniejszego pytania się ustosunkuję. Oprócz tego, co powiedziane zostało i bardzo słusznie, że ziemia i woda, to pragnę zwrócić uwagę, że jeszcze powinna być zapewniona taka możliwość stałej konsultacji, porady i po prostu wsparcie w uprawie ze strony miasta i wiem, że miasta takiego wsparcia udzielają, są specjalne platformy, można się konsultować, można takie wsparcie uzyskać. Też akurat ostatnio studentka o Seulu przygotowywała taką prezentację, stąd też wiem, że tam takie wsparcie jest, są też lansowane takie mini kompostowniki domowe, które również takim gadżetem miejskim troszeczkę tam się stały, ale przede wszystkim ta konsultacja i możliwość uzyskania takiego ciągłego, po prostu niekiedy jest to na telefon, niekiedy po jakimś krótkim czasie odpowiedzi w razie wątpliwości dotyczących uprawy. Czy to na balkonie, czy to w swoim ogrodzie, czy tutaj są ciekawą inspiracją też Transition Towns, te wszystkie odtotne, spoczynając przez inne miasta, które są pod tym hasłem zsieciowane. Tam też było wiele ciekawych rozwiązań, które można zaadaptować do naszych tutaj warunków. A na to pytanie ostatnie, to może się nie będę teraz wyrywać, ale też chętnie wysłucham odpowiedzi i być może też coś dopowiem. To ja tutaj powiem, włożę kij w mrowisko, który przyszedł mi do głowy, ta refleksja przyszła mi do głowy czytając książkę Głódka Parosa, że oczywiście jakby ma pan rację, tak, bo obecnie rolnictwo miejskie jest bardzo drogie, ale rolnictwo wielkopowierzchniowe też byłoby bardzo drogie, gdyby nie dopłaty z Unii, które otrzymuje. I teraz pytanie, co wydarzyłoby się, gdybyśmy takie dopłaty zaoferowali rolnikom miejskim lub podmiejskim? Czy wtedy to rolnictwo nie byłoby tańsze? Czy nie byłoby więcej możliwości właśnie rozwoju ścieżek innowacyjnych? Czy nie przyciągnęlibyśmy większej rzeszy młodych rolników do tych gospodarstw, które opustoszały podmiejskich? Bo na zachodzie, na przykład w Szwecji, tak naprawdę ten odwrót już nastąpił, tak? I nie ma jeszcze oczywiście tych dopłat, natomiast mają już świadomość tego, że to rolnictwo wielkopowierzchniowe w większości przypadków nie żywi ich, tylko żywi zwierzęta, produkuje pasze, które tudzież inne uprawy. Przykład również z książki Caparosa o produkcji soi. Argentyna jest jednym z największych producentów soi na świecie, ale bynajmniej Argentyńczycy tej soi nie konsumują, tylko wysyłają ją do Chin. Więc jakby myślenie w kategoriach suwerenności żywieniowej to myślenie o tym, co my możemy wyprodukować, jak my możemy się wyżywić, mając świadomość tego, że te dostawy, łańcuchy dostaw mogą zostać bardzo łatwo przerwane, tak? I oczywiście nikt nie ma złudzeń co do tego, żeby miasta były absolutnie samowystarczalne żywieniowo, nikt o tym nie mówi, natomiast jakby dążeniem miast powinno być to, aby jak najwięcej, na ile to jest możliwe, wykorzystać zasoby, które posiada, tak? W postaci właśnie potencjału gruntów rolnych, które są. I w tym kierunku tak naprawdę w moim przekonaniu powinna iść polityka Unii, żeby nie tylko promować projekty unijne, ale iść w kierunku rozsądnie pomyślanych dopłat, żeby te miasta w tym zakresie wspierać. Jedno pytanie jeszcze. Maciek, tak? To proszę, tak, śmiało. Jeszcze chciałem się odnieść do poprzedniego pytania, bo ono jest bardzo, bardzo fajne i to jest temat, który się często pojawiał, czyli kwestia tego właśnie nowoczesnego
i wysokotechnologicznego, wysokonakładowego rolnictwa. Chciałem jakby zauważyć taką rzecz, że my się też jakby skupiamy na tych i w tym raporcie i w ogóle w jakimś środowisku, które się zajmuje tym tematem. Wydaje mi się, że my się też mocno skupiamy na kwestiach takiego relacji powiązania z krajobrazem przyrodniczym. I że to jest jakiś po prostu ważny punkt odniesienia dla nas. Natomiast to rolnictwo, o którym Pan tu wspomina na czacie, ono jest mocno wyizolowane z tego kontekstu, co oczywiście też nie jest jakimś zarzutem, prawda? Tylko po prostu funkcjonuje trochę w innych przestrzeniach, jakby w innym środowisku, potrzebuje innych zasobów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że my się staramy mocno koncentrować też na takich aspektach społecznych i terapeutycznych, społecznościowych. Natomiast to rolnictwo wysokotechnologiczne, ono nie bardzo ma potencjał, przynajmniej jeszcze przeze mnie jakoś niedostrzeżony, aczkolwiek no, jakimś takim pewnym ideałem jest są takie wizje dla nas, takie wizje, myślę, że mogę mówić w liczbie mnogiej, chodzi mi o mnie, Joannę, o Koptek, może u was również gościnie nasze, takie wizje solarpunkowe, tak, czyli nie cyberpunkowe, gdzie mamy jakby tylko technologię, ale solarpunkowe, gdzie mamy technologię bardzo mocno sprzężoną z przyrodą, z rozwiązaniami opartymi na naturze, gdzie jedno i drugie jakby przestaje być, tak jak jest jakoś tradycyjnie było dzielone na to, co jest technologiczne i to, co naturalne, to marzy nam się przyszłość, gdzie to się łączy. Gdzie to się łączy i funkcjonuje w jakiejś symbiozie z sobą. Dlatego bardzo byśmy chcieli na pewno, żeby i gdzieś tam rozmawiamy na ten temat z osobami, które zajmują się tymi tematami, żeby na tej farmie warszawskiej też były takie elementy upraw. Wysokotechnologiczne. Tak, ja to potwierdzam to, co Maciek mówi, że nie traktujemy tego po prostu rozdzielnie, tylko uważamy, że tam, gdzie trzeba, no to trzeba używać technologii. A też ważnym takim wątkiem jest to, że jeżeli zamienimy wszystkie rośliny na produkcję hydroponiczną albo akwaponiczną, no to nie będzie tego jadalnego miasta, o którym mówiła Katarzyna, i tego krajobrazu, nie będzie agriparków. Bo nasza wizja, którą też w tym raporcie staramy się zarysować, no to jest wizja taka, że wprowadzanie miejskiego rolnictwa służy mitygacji zmian klimatycznych, też dostosowywaniu do naszych miast, rozbetonowywaniu, skracaniu łańcuchu dostaw, ograniczania mobilności i w ogóle przemiany myślenia do takiego, które tutaj jakby wróci do jednego z tych pierwszych slajdów Maćka, czyli takiego retrofuturologicznego, czyli wracamy do tego, co było znane, czyli do tego, że na bardzo wielu ulicach w miastach, na pewno w starych dzielnicach Warszawy były drzewa owocowe, krzewy. Ta żywność była tutaj bardzo bliska, zresztą wracają na ulicy Poziomki, są różnego rodzaju krzewy jadalne, żeby zmienić nasz sposób podejścia do żywności, że to jest coś, co jest blisko nas i nie musi być zapośredniczone poprzez zakup, co oczywiście pewnie jest możliwe w rozwiązaniach tych hydroponicznych w momencie, kiedy będziemy na przykład nieużywane już parkingi podziemne przekształcać na farmy hydroponiczne, które będziemy mieć w tych budynkach wybudowanych w tym tysiącleciu, więc dla nas jest wizja łączenia. Ale chciałabym przeczytać jeszcze to pytanie, które, żeby nam nie umknęło, wydaje mi się, że jest bardzo ważne, które się pojawiło przed chwilą na czacie. Pytanie od Joanny Kowalewskiej, które brzmi: czy w realizowanych przez Państwa projektach farm w kontekście przestrzennym uwzględniane są zagadnienia dostępności i projektowania uniwersalnego dla różnych grup użytkowników ze szczególnymi potrzebami w zakresie większym niż propagowania hortiterapii?
prostu do Katarzyny i Barbary chyba. Jeszcze troszeczkę odpowiem do tego poprzedniego pytania, bo my mamy na przykład tutaj w Poznaniu takie gospodarstwo, ogrodnictwo z tradycjami to się nazywa, trzecie pokolenie już ogrodników miejskich. Jest to po prostu rentowna firma rodzinna, gdzie osoba uprawia warzywa, zioła i prowadzi dystrybucję tutaj w ramach naszego miasta. No i ta osoba po prostu utrzymuje swoją rodzinę z tej działalności. Jest to fantastyczny człowiek, zresztą oceny tego ogrodnictwa to są bardzo, no najwyższe możliwe. No i ceny tych pomidorów, ogórków, dyń i wszelkich innych oferowanych warzyw, ziół, sadzonek, no one nie są jakieś odbiegające od tego, co możemy spotkać w innych miejscach. Także wydaje mi się, że można się z takiej działalności utrzymać, jak ten przykład chociażby wskazuje. Ja osobiście nie jestem entuzjastką aż taką tych wszystkich, zwłaszcza jeśli chodzi o GMO, ale także uważam, że te uprawy hydroponiczne na przykład nie wszędzie są i nie zawsze są uzasadnione, ale nie będę tego wątku rozwijać. Króciutko tylko odnośnie dostępności. Mogę powiedzieć, że my mamy doświadczenie, my po prostu też wspomogliśmy taki ogród osób niewidzących i niedowidzących. Mamy obok tej naszej farmy taki ogród związany z zagadnieniami projektowania uniwersalnego, czyli taki ogród demonstracyjny, który również powstał w ramach projektu realizowanego na naszym wydziale, projektu związanego właśnie z projektowaniem uniwersalnym. No i jak najbardziej słuszna uwaga, że te przestrzenie powinny po prostu zostać dostosowane i te kryteria projektowania uniwersalnego powinny zostać wzięte pod uwagę. Tak myślę. Katarzyna? No, absolutnie zgoda, aczkolwiek jest to temat bardzo trudny, zwłaszcza myślę dla ogrodników jako takich, mówię o ogrodnikach społecznych. Ja miałam tą przyjemność, że parę lat temu brałam udział w takich warsztatach. Jakby to jest, myślę, dość istotny też wątek w takich warsztatach w ramach projektu unijnego związanego z inkluzywnością właśnie, gdzie budowaliśmy wspólnie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ale też i fizycznie takie rabaty podwyższone dla osób na wózkach i później tą samą rabatę wykonywałam również w Rzymie z myślą o jednym z użytkowników tego ogrodu społecznego, ale jest to dla nich, znaczy jak o dwóch wątkach, tak? Jakby z jednej strony dla ogrodników społecznych, którzy sami własnymi siłami, własnymi zasobami tworzą te ogrody, jest to dość trudne na wielu płaszczyznach, jakby umiejętności, możliwości finansowych, materiałowych i tak dalej. Natomiast jakby powinno to niewątpliwie być standardem dla miast, tak? Czyli jakby mówimy już o instytucjach, jakby na tym poziomie instytucjonalnym, czy to będzie uniwersytet, czy to będzie miasto, to projektowanie powinno absolutnie te potrzeby uwzględniać. I tutaj jakby mówimy zarówno o, mówimy o jakby bardzo szerokim spektrum odbiorców, tak? Nie tylko osobach na wózkach, nie tylko osobach niedowidzących, ale również, co było dla mnie osobiście dużym odkryciem, kiedy rozmawialiśmy, konsultowaliśmy właśnie place zabaw, jakby pod kątem różnych deficytów. No i właśnie na przykład pojawiły się takie wątki, które nawzajem ze sobą były w kolizji, czyli na przykład naprowadzanie dźwiękowe poprzez zamontowane gdzieś w przestrzeni ogrodu dzwonki
niekoniecznie było fajnym rozwiązaniem dla osób z jakimś spektrum autyzmu, dla których tego typu pobudzanie jakieś dźwiękowe było irytujące, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ten temat jest bardzo trudny, bardzo złożony i myślę, że jeszcze bardzo dużo musimy się nauczyć. Aczkolwiek no, na pewno trzeba próbować i dobrze, żeby osoby dysfunkcyjne w jakiś sposób też były włączane jakby w proces projektowy i w ten proces prototypowania, bo wydaje mi się, że to jest jakby też niezwykle istotne, że my bardzo niewiele wiemy. Są jakieś wytyczne, te wytyczne nie zawsze są, są może nie tyle zgodne z prawdą, co po właśnie jakiejś weryfikacji już z osobami, które są odbiorcami jakby tych rozwiązań, okazuje się, że one nie są do końca takie idealne, że coś można by poprawić, więc jakby tutaj. Ja też trochę odpowiadając na to pytanie, jak na przykład wyobrażam sobie taki idealny, no to jest projekt, bo trzeba pamiętać, że my to robimy w modelu spółdzielczym, dla, gdzie osobami pracującymi będą członkowie i członkinie, więc tutaj prawda, konsultacja nie będzie z taką konsultacją, z takim ogółem, tylko z szerokim gronem osób, które będą się tym zajmować. U nas w grupie chyba jest nadreprezentacja akurat osób neuroróżnorodnych, ale na przykład to, czego ja bym chciała, żebyśmy na tych projektach, które my prowadzimy jako COPTH, żeby był ten element agriparkowy, to żeby była tam jakaś taka część, która pozwala na dostęp taki spacerowy, żeby po prostu tam przyjść, zobaczyć, niekoniecznie się od razu angażować, bo to, co ja widzę, to, że trochę nie ma takiego bufera pośredniego między ogrodem społecznym i tą taką deklaracją osobową, że od razu trzeba się włączyć też ten proces społeczny, zadeklarować swój udział, a taką możliwością, żeby się trochę poprzyglądać z boku i dowiedzieć, czym to jest, w taki sposób, jaki daje nam często tę możliwość życie miejskie, gdzie można sobie pójść na plac, usiąść na murku, zobaczyć, co się dzieje, a nie od razu po prostu włączać się w jakąś działalność społeczną, więc taki agripark z elementami projektowania uniwersalnego byłby według mnie takim ciekawym pierwszym krokiem do tego, żeby potem sobie odpowiedzieć już na te szczegółowe pytania odnośnie tego, jakie muszą być warunki, żeby konkretne osoby z konkretnymi typami niesprawności czy konkretnymi szczególnymi potrzebami włączać. Kasia, chcesz coś? Ja właśnie tak sobie pomyślałam, potwierdzić chciałam to, co powiedziałaś odnośnie tej pewnej dozy nieśmiałości, z którą ludzie podchodzą do ogrodów społecznych i chcieliby, a boją się, tak? To jakby nam wyszło w trakcie spotkań z naszymi partnerami, że wielu z nich chciałoby odwiedzić taki ogród, ale nie czują się, chcieliby to zrobić w sposób anonimowy, tak? I taką anonimowość mogą dawać właśnie agriparki, gdzie jakby troszeczkę jesteśmy bardziej jak w parku, a mniej niż jak w ogrodzie u kogoś. I tutaj nawet sama koncepcja na przykład, nie wiem, robienia dni otwartych, ogrodów i tak dalej, nie daje. Dla niektórych będzie okej, okay, jakby będzie jakimś wyjściem naprzeciw, ale dla wielu będzie jednak ten trudność nadal wyjścia ze strefy komfortu i jakby wejścia w taką sytuację będzie miała miejsce. Dla mnie idea agriparków jest w ogóle czymś absolutnie cudownym, czymś, czego właśnie... Znowu powrotem jakby do przeszłości, tak? Bo spacerowanie wśród pól, co jeszcze szczęśliwie mamy miejsce, ja mam miejsce doświadczać mieszkając pod Krakowem, ale też mamy takie rejony Krakowa, gdzie to ma miejsce i taki naturalny agripark, zresztą na terenach wykupionych teraz obecnie przez miasto, które, i właśnie tutaj mam nadzieję, że uda nam się zachować ich charakter, tak? Bo one mają być przeznaczone pod las, a tak naprawdę mogłyby zostać tą otuliną agralną naszego miasta i w tym miejscu wśród pól wycięte są takie właśnie ścieżki dla mieszkańców, którzy mieszkają tam licznie na tych przedmieściach krakowskich. Więc ten agropark już ma miejsce, tak? Jakby i tylko trzeba tego nie zepsuć. Możecie zrobić jadalny dziki ogród. Tak, tak, tak. Myślę, że tam już niczego więcej nie trzeba, może tylko poza
utrzymaniem status quo. Z kuratorowaniem zieleni. Czy są jeszcze jakieś pytania naszych osób uczestniczących? Komentarze? Jak nie ma żadnych pytań na czacie, jeszcze może... i zgłasza, to jeszcze tak, wy będziecie mieli zaraz tutaj jeszcze dobrze. Głos, to zamykam wątek pytaniowy i teraz poproszę tu nasze uczestniki i naszego uczestnika o komentarze i powoli będziemy się zbliżali już do takiej rundki zamykającej. To może ja zacznę, skoro już się tutaj wyrwałam, bo jeszcze chciałam dodać jeden wątek, który może tak nie wybrzmiał do tego pytania o te nowoczesne technologie w rolnictwie. I no właśnie ja, to jest trochę może kontrowersyjny temat i są bardzo różne perspektywy na te technologie, no ale może też warto sobie zadać pytanie, na czym nam przede wszystkim zależy. I no jeśli to rolnictwo miejskie jest jakąś odpowiedzią na taką potrzebę budowania bardziej odpornych dostaw żywności i dostępnej tej żywności też w takich sytuacjach bardziej kryzysowych, no to pytanie, czy takie rolnictwo, które jest no też dosyć zależne od takich zewnętrznych dostaw, jak na przykład nasiona modyfikowane genetycznie, które przecież są produkowane też przez no duże koncerny i te nasiona są najczęściej, czy prawie zawsze opatentowane, prawda? I nie możemy ich odtwarzać po prostu w swoim ogrodzie czy w swoim gospodarstwie rolnym. Czy właśnie takie zależne też bardzo od zasobów energetycznych rozwiązanie, jak na przykład rolnictwo precyzyjne, czy jakieś systemy sztucznej inteligencji w rolnictwie, czy na przykład hodowla też komórkowa, no właśnie, czy ta zależność od zasobów jakby jednocześnie nie koliduje nam z tym celem zwiększenia odporności? No i to jest taka myśl, którą też chciałam... To taki temat do przemyślenia na pewno, co znaczy pojęcie suwerenności żywnościowej. Ja mam nadzieję, że Fundacja imienia Henrysia Bola zrobi kiedyś tą dwudniową konferencję, którą nam tutaj wyprojektowałaś na początku dyskusji, bo jest tutaj bardzo dużo takich pytań, prawda, dotyczących suwerenności, prawda, czy to znaczy niezależność od suszy, tak, od zmian klimatu, czyli możliwość kontrolowania plonów, czy wręcz to jest właśnie z drugiej strony, czyli ten wątek demokratyczny, a może jakiś wątek spółdzielczy, czyli będziemy mieć swoje spółdzielcze banki nasion, co też może być jakąś po prostu opcją, że zresztą ja Państwa odsyłam tutaj do naszego raportu, który można już pobrać na naszej stronie, tutaj jeszcze w ten czat naszej rozmowy, na dyskusji na meetingu ten link wrzucę. Wątek nasion jako jednego z elementów, które mogłaby się zajmować nasza spółdzielcza farma miejska jest obecna, że są w Warszawie, istnieje Warszawa Grupa Nasienna, bo ta niezależność, o której mówisz, jest, no jest kluczowa, prawda? To chodzi o to, żebyśmy mogli same i sami na własnych warunkach tą żywność produkować. Dobrze, to poproszę Was tutaj o krótkie zdanie podsumowania. Anno, jeszcze Tobie na koniec dam jedno zdanie, krótkie podsumowania, żebyś domknęła też nasze spotkanie jako przedstawicielka naszego tutaj partnera. Maciej, może Ty zaczniesz. Dobrze. Mi się strasznie spodobało to sformułowanie otulina agrarna, które użyła Kasia. I tak i chciałem jeszcze na koniec powiedzieć taką rzecz, że no teraz mamy taką sytuację, że mamy jeszcze trochę tych rolników w Warszawie na przykład, w Krakowie jeszcze więcej, którzy działają na terenie miasta, całkiem blisko centrum. I ja mam taką anegdotkę do opowiedzenia na koniec. Odwiedziliśmy panią Janinę Soku, która ma gospodarstwo chyba prawie 3 hektary na Antoninowie, czyli za siekierkami w kierunku południowym,
na żyznym terenie, żyznej ziemi, tuż przy rzece i uprawia tam nowaliki, ziemniaki, co tam jeszcze, ogórki, pomidory, no szpinak, taki standard, warzywa, świeże warzywa to jest jej jakby produkt. No i ona sprzedawała te swoje plony na bazarze, na targowisku przy Sadyba Best Mall, czyli takim centrum handlowym warszawskim. No i teraz ten bazar nie funkcjonuje i został zamknięty. I od kiedy zamknięto ten bazar, to ona zaczęła jeździć na Broniszę, czyli na wielką giełdę warzyw i owoców pod Warszawską, gdzie dostaje cenę za te warzywa taką samą, jak wszyscy inni wielcy producenci z Wielkopolski, ktokolwiek tam przyjedzie. No i ona widać, że to ją po prostu mówi o tym, że to po prostu ją gdzieś tam bardzo mocno osłabiło. Więc ja chciałem się podzielić tą historią, dlatego że ona pokazuje, że mamy jeszcze trochę, że są ludzie, którzy jeszcze prowadzą rolnictwo i tak jak mówi Basia Maćkiewicz, są jeszcze ludzie, którzy robią to z powodzeniem, bo potrafią jakby ogarnąć tą kwestię krótkiego łańcucha dostaw, marketingu i w Warszawie jest to na przykład gospodarstwo Meilertów, ale jest też dużo gospodarstw, które zamykają się, przestają funkcjonować też z tego powodu, że jakby tracą te łańcuchy dostaw i że tutaj jest też dużo do zrobienia, to znaczy wsparcie po prostu tych, którzy jeszcze działają. Oczywiście tworzenie nowych rozwiązań, ale też po prostu wspieranie tych, którzy jeszcze są i mają know-how, mają ziemię i mają taką po prostu kulturę rolniczą w sobie i w swoich rodzinach. To ja ad vocem od razu do Maćka, który mnie jak zwykle natchnął do trzech różnych myśli. Pierwsza myśl jest taka, że właśnie dla takich rolników, jak pani, którą wspomniałeś, powinny być stworzone targi pietruszkowe i tego typu miejsca, które będą może jeszcze bardziej powszechne, a nie tak jak targ pietruszkowy dwa razy w tygodniu w jednej tylko części miasta, tylko będą po prostu te targowiska z takimi i kooperatywy, tak, jakby które będą po takich ludzi sięgać i będą ich promować. Druga rzecz, trochę jeszcze też odnośnie tej produktywności farm miejskich. Patrząc na to, jak radzi sobie farma nasza krakowska, na bardzo niewielkiej powierzchni, bo to jest kilkadziesiąt arów, ona jest naprawdę maleńka. Ja byłam zaskoczona, jak ją odwiedziłam, że to jest takie maleństwo. Ale dzięki odpowiedniej metodzie uprawy, tak, jakby ta produktywność tej farmy jest ogromna. Zresztą Seba Nazarian, którego tutaj też swego czasu gościliście, pokazuje, że to jest możliwe. To jest tylko i wyłącznie kwestia pozyskania know-how i stworzenia odpowiednich możliwości do wzrostu i tego typu produkcji. I trzecia rzecz, która myślę, że jest nie mniej istotna i która wybrzmiała bardzo mocno na naszym spotkaniu pierwszym, ale która pojawia się też na wielu spotkaniach moich z mieszkańcami w trakcie komentarzy na Facebooku, jak coś wrzucamy, to jest edukacja w zakresie tego, czy żywność w mieście jest zdrowa, tak? Czyli jakby odwrócenie pewnego trendu w myśleniu, który ludzie mają, że w ogóle nie da się w mieście produkować żywności, że to jest trujące, tak? Tak nie jest i są badania na ten temat i jakby my też przygotowaliśmy jedną w trakcie naszego jadalny Kraków Fest, mieliśmy jedną z plansz, która podawała konkretne cytaty i jakby marzy nam się i mam nadzieję, że uda nam się to dopiąć, napisanie takiego artykułu popularno-naukowego obalającego pewne mity i podającego konkretne fakty
na temat tego, że tą żywność w mieście produkować można, pod jakimi warunkami, to na też stronie Edible Cities przecież jest cała masa też materiałów, po które można sięgnąć, które bardzo obrazowo pokazują co, jak, gdzie i myślę, że to jest bardzo ważne, tak jakby dla przyszłości rolnictwa miejskiego. Barbara? Ja tutaj oczywiście ze wszystkim się zgadzam. Krótko tylko powiem, że na pewno jest błędne też poszukiwanie jakiegoś jednego modelu, agri parku, bo takie parki mogą istnieć zupełnie różne, o różnym profilu. Chociażby zupełnie inny jest ten park Bajch-Llobregat, a inny jest park Sabadell. Oba w granicach obszaru metropolitarnego Barcelony, czy wręcz w granicach, jeden w granicach miasta. I tutaj w zależności od tego, jaką funkcję w danym momencie będzie można bardziej wyeksponować, tak powinny być te parki kształtowane. No i co jeszcze? Wydaje mi się, że trzeba zerkać na te przykłady zarówno nasze, jak i obce i czerpać to, co najlepsze. To, co mnie się akurat spodobało, to było taka jakby aprecjacja też osoby rolnika, która ma stosunkowo wręcz dziecinny pomysł, żeby po prostu w sklepie, który właśnie sprzedaje takie produkty bezpośrednio z tego parku, jeszcze, zresztą pomysł znany też gdzie indziej na świecie, żeby jeszcze dodawać imię bądź nazwę producenta do tych wszystkich certyfikatów czy tam opisu pochodzenia, żeby właśnie przywracać znaczenie tym rolnikom miejskim i podmiejskim. Dodam jeszcze, że my również w Poznaniu mamy rolników, magistranci nasi przeprowadzali z nimi wywiady. No i o ile oni sami byli w większości pasjonatami i zakochani w tym, co robią, to niewielu z nich, jeśli w ogóle, ktokolwiek upatrywał przyszłość swoich dzieci w kontynuowaniu tej działalności. Także nad tym również należałoby się zastanowić, dlaczego tak jest i dlaczego sami rolnicy jakby już się poddali, może tak trochę upraszczam, ale no nie widzą dla swoich dzieci, w większości mówię, na razie przynajmniej, możliwości kontynuowania takiej działalności w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. No niestety potwierdzamy, w Krakowie targ pietruszkowy donosi dokładnie to samo. Także szkoda zresztą, no właśnie ten, tutaj ktoś wspomniał o tym konflikcie pomiędzy tradycyjnymi rolnikami, a tymi wszystkimi formami, które my utożsamiamy, o których dzisiaj była mowa, czy ogrody społecznościowe, czy farmy miejskie. Tutaj pewien rozdźwięk istnieje, może oni nie do końca też czują się zaproszeni, może nie do końca wiedzą, jak to. Właśnie nie wszyscy mają taką wiedzę, żeby zająć się też tą dystrybucją, budowaniem sieci kontaktów. Może nie czują się też zaproszeni do tej rozmowy. I na tym skończę. Przynajmniej, bo my mamy też, nawet też pewnie inne miasta też mają dożynki miejskie i tak dalej. Wtedy ten wątek rolnictwa pojawia się raz do roku, ale no nie wiem, czy on jest tak częsty na co dzień. Nie wypowiadam się, bo nie wiem. Wydaje mi się, że nie. O tak. Anna? No, dziękuję bardzo za ten głos, bo on wydaje mi się ważny i też pokazuje, jak no właśnie dużo jest pracy w tym łączeniu wsi i miasta przed nami. No ale właśnie może dobrze, że bardzo się cieszę, że są osoby z tylu różnych miast i podajemy też, nie wiem, przykład z Wrocławia, że ta dyskusja tak powoli zaczyna się jakoś toczyć, no i mam też, my możemy mieć też nadzieję, że będziemy mieć też coraz lepsze też narzędzia do tego, żeby jakoś rozwijać te krótkie łańcuchy dostaw i to rolnictwo podmiejskie i miejskie wspierać. No bo chociażby w
Unia, czy Komisja Europejska w tym roku zaproponuje prawo o zrównoważonych systemach żywnościowych. No i być może ona też otworzy jakieś możliwości, na przykład w zakresie tych zielonych zamówień publicznych. No i to też może jest jakiś proces, który warto śledzić, a no dobrze, ja chciałam też może zakończyć tym, że wstawiłam do czatu link do takiej publikacji Polityka na talerzu, która była wydana z Koalicją Żywą Ziemią i Jeleni Polska też właśnie przy wsparciu między innymi Fundacji Byla. No i tak w oczekiwaniu na tą dwudniową konferencję, to ona może przybliżyć to pojęcie suwerenności żywnościowej, o którym dzisiaj tak dużo mówiłyśmy. Dziękuję. Dobrze, to ja dziękuję Wam wszystkim do lektury naszego raportu. Znajdziecie go na stronie hub.coop w zakładce publikacje. I jak chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, chcecie otworzyć swoją farmę miejską, potrzebujecie konsultacji, do pytania, jakichś kontaktów do osób, do których tutaj wspominaliście, no to śmiało piszcie na naszego hubowego maila albo na nasze socjale. Dziękuję naszym tutaj gościniom, Barbarze Mackiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katarzynie Przyjemskiej z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Annie Jakubowskiej z Fundacji imienia Henrycha Boela, i żegnam Wam w imieniu swoim i Maćka Łebkowskiego jako dwójki z trzech osób, które z naszej strony prowadziły temat Dzielczej Farmy Miejskiej, bo trzecią osobą jest współautorka raportu Maja Kudła. I mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych webinarach, konferencjach, ale też w terenie. I dobrego wieczora. Cześć. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Do widzenia, dzięki. Do widzenia wszystkim, dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Tak. Wyłączyłam. Dzięki.